Hej, hej. Cześć. Śpiewanie? Tu. Muzyczki. Tu. Radyjko. Tu. Widzisz z Beverly Hills? Czy kto? Czy kto? Nie wiem. Kulturki. Teraz, dzisiaj mamy święta na luzie, czyli dokładnie zrób to sam. A, święta zrób to sam. No dobra, ale to są kulturki, czy coś innego? Coś innego. Książka. Zepsute radyjko. Zepsute świąteczne radyjko. Nie, kulturki. No dobrze. To jak kulturki, to ja wam powiem cześć. Ja nie powiem wam cześć, bo się obraziłam. Są z wami Ola, Maja i mama. A ja powiem tak. Ja wam coś powiem. Drodzy słuchacze, powiem wam, że chyba tutaj za dużo cukru weszło razem z pierniczkami, bo dzieją się tu cuda. Ale postanowiliśmy coś nagrać dla was specjalnie. I dzisiaj będzie to książka Abby i Tajny Klub Super Dziewczyn Idą Święta. Czyli świąteczna książka. Abby i Tajny Klub. Dzisiaj spotykamy jednego chłopaka. No dobrze, ale Tajny Klub Siusia. Nie, Franka. A powiedzmy jeszcze... A Frenusie. Jeszcze kto jest autorem tej książki? Agnieszka Mączak. Nie, Mielech. Agnieszka Mielech jest autorem tej książki. I musimy zaznaczyć, że książki o Emi to jest cała seria. Jest ich bardzo dużo. My mamy jedną, która nazywa się Wielka Księga Przygód Emi. Tak, jest Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. Ma bardzo dużo części. Maja już właśnie sobie poszła do biblioteczki ją wziąć, ale nie wiem w jakim celu. Właśnie jest... usłyszeliście jej skok na bank. A jest ich dużo. A ich jakby znaczek klubu to jest tak. Taki kwiatuszek z białym tłem, z takim zawiązany i z takimi dwoma bucikami po bokach. No właśnie, widzicie. A tu może wy wiecie, dlaczego tak jest. No dobrze, to zacznijmy od bohaterów. Aniela. Flora. Wścibska Flora. Wścibska Flora? Faustyna. 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 Ale oni mają takie jakieś dziwne skróty, że aha. V i... Aha, okej. Okay. Mówią się na siebie tak. Że V to jest... Flo. V to ona lubi śpiewać. Aha. Co? No. Tak. Flora. Flora. Flo. Flo właśnie. A Emi to ich jakby szefowa. Szefowa tego klubu. Maciek to straszny. U nich jeszcze jest ten Franek. Franek to wielki bodrala. On wszystko wie, o wszystkim opowiada. Jego tata jest profesorek. A, czyli jest taki mądral, taki ważniak. Ważniak. I ktoś jeszcze jest bohaterem tej książki? I tam też przyjeżdża babcia do nich. I jest jeszcze Felek, no to jest brat chyba Faustyny. No. Tak. I albo Flory. I on... Flory czy Faustyny? Wydaje mi się, że Faustyny. I on jakby chciał uczestniczyć w spotkaniach, wszyscy się nie zgodzili, ale babcia kazała mu jakby zostać. Okej. Okay. Ja mam takie pytanie, bo coś mi tu nie pasuje. Książka się nazywa Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn, a wy mówicie, że jacyś chłopcy tu są. Jak to się stało? Jednego chłopaka! Jednego super chłopaka! Okej, okay. Dobrze. Czyli to wszystko okej w tym klubie. Tak. Wszyscy się zgodzili z tym, że to nazywa się Klub Super Dziewczyn, a jest tam chłopak. Tak, i jednego super chłopaka. No dobrze. Ten Franek ciągle powtarza, jednego super chłopaka.
A książka ma pod tytuł Idą święta i mnie bardzo ciekawi, co w związku z tym. Że oni tam wymyślili, że będzie takie, że będą takie święta na luzie i wszystkie prezenty będzie takie zrób to sam. Aha, czy święta na luzie. To jest po prostu, powiem wam, ulubione moje hasło. No sorry, mam, już minęły prawie święta. No, jesteśmy tak w połowie, bym powiedziała. No. Ale to hasło święta na luzie mi się bardzo podoba. Co dla was znaczą święta na luzie? To znaczy bez tradycji. Dlaczego bez tradycji? No bo oni tam bez tradycji. A co, zawsze tradycja jest nie na luzie? No. Która tradycja jest nie na luzie? Wszyscy się spierają. O, trzeba coś ugotować. O. Co, ubieranie choinki też jest takie na spince? Nie. No. Ono jest na luzie. Na luzie, prawda? A na gotowanie musi być na spince? Musi. No nie musi być chyba, bo można sobie pogotować tak na luzie. Ale nie. Na przykład można gotować 10 razy mniej niż się zwykle gotuje. Na przykład można zamiast, na przykład można w trakcie gotowania, żeby nie być złym, nadmuchiwać sobie balona. Na przykład tylko, że jeśli wpadnie ci do, tylko jeśli wpadnie ci do barszczu. No właśnie. To może być problem. A jakie jeszcze przygotowania do świąt są taką spinką? Sprzątanie chyba, co? Nienawidzę sprzątania. I Maja też. No to akurat jest prawda. No właśnie. Czyli sprzątanie nie jest takim, taką rzeczą super na luzie, ale można sobie odpuścić trochę. My chyba sobie odpuściliśmy trochę w tym roku, co? W ogóle nie sprzątaliśmy. No właśnie, też tak mi się wydaje. Nie lubię sprzątać. A jakie jeszcze takie tradycje, Ola? I Maja też. Ola, tradycje świąteczne, które uważasz, że są spinające, a nie na luzie. Dla mnie fajne są tradycje świąteczne, więc on... No, ale dla Emi i Klubu Super Dziewczyn te święta na luzie, to tak jak powiedziałaś, to było święta, zrób to sam. Tak, ale oni głównie chcieli dlatego, że oni nienawidzili jeździć z mamami do sklepu. Do sklepu, dokładnie. O to mi chodziło. Że też święta wiążą się z tym, że trzeba robić zakupy. A w tych sklepach co się dzieje przed świętami? Tłum. Harmider. Tłum. Hałas. Harmider. 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 Tłum, jeszcze raz. Nie, harmider, jeszcze raz. Ścisk. Głośna muzyka, świąteczna, wszędzie te dzwoneczki, wszędzie te Mikołaje i bijący zawsze czerwony kolor. Takie po prostu można wyjść i tak... Tak, może i w głowie się kręci. Więc te sklepy, męczące bardzo, no i oni postanowili, że co? Nie chcę mieć takich sklepów, że sami zrobią wszystkie całe jedzenie, takie, że na przykład nie, że na przykład ozdoby jakieś i prezenty sami zrobią i że takie coś. Tak, zróbmy to, ale ja tak bardzo chciałam dostać nowy tablet na święta. No to możesz sobie go namalować. Wszystko można zrobić samemu, a powiedzcie, a co wy w tym roku zrobiłyście same na święta? No taki ten i grę planszową. No właśnie. Dla całej rodziny. Musimy to zdradzić. Wczoraj była Wigilia u nas i punktem kulminacyjnym tej Wigilii, wyjątkowo w tym roku, nie były prezenty, a występ. Występ. I gra. Tak, dziewczyny przygotowały dla nas występ specjalny. Tańczyły do piosenki Sana. Jak ta piosenka się nazywa? Ten stan. Ten stan, o tak. Przebrały się w piękne kostiumy, wymyśliły układ taneczny i pięknie nam zatańczyły. Ich młodszy kuzyn zrobił im zapowiedź wejścia na scenę, więc było bardzo tak uroczyście. Nasz młodszy kuzyn jest taki głośny i taki śmieszny. Zapraszam do sceny Ole i Maję. No tak było. A ty tak, Ola. Maja już teraz zostali. Tak było wczoraj. A od razu po tym występie dziewczyny zaproponowały nam grę. Grę, którą same przygotowały. Możecie nam powiedzieć, dziewczyny, co to była za gra? Świąteczna planszówka. Na jeden tylko raz. Świąteczna planszówka. To była taka prawdziwa planszówka, gdzie się rzucało kostką. Każdy miał swój pionek. Powiecie, jakie były pionki? Ja pamiętam. Ja byłam gwiazdką. Tak, bo była czapka, bałwan,
prezent. Nie miała, tak. Taka choineczka. Był elf? Tak. I bałwan był. Pamiętam, nie powiedziałam bałwan. Była czapka świąteczna. Tak. I była... No, to nawiązuje... Bobka. Do... Prezencik jeszcze był. To nawiązuje bobka. Do zrób to sam. Tak. I to właśnie tak nawiązuje do chyba Emi... I to były jeszcze karty chyba... i... Tak, były karty i zadania. I to nam A się to super było najśmieszniejsze, kiedy na przykład dziadek musiał wyjść i robić pompki. Tak. Albo tata. Były trzy kategorie takich zadań, pytań. Była kategoria móżdżek, czyli to były pytania. Najczęściej są jakieś zadania matematyczne, gdzie dziewczyny nasze mózgi ćwiczyły. Była kategoria siłaczek, co łatwo się domyślić, to były ćwiczenia fizyczne. Jakieś pompeczki, pajacyki, wszyscy wiecie, po kolacji, a tu dziadek musiał na przykład 4 pompki zrobić. A tata 8! A babcia musiała przebić cały dom. A babcia musiała, tak, a druga babcia musiała skakać w dal, czyli musiała przeskoczyć od jednej ściany do drugiej w pokoju 2 razy. Naprawdę było to bardzo śmieszne. A trzecia kategoria to był ołówek. I to znaczyło, że trzeba coś narysować. I były bardzo różne rysunki do zrobienia. Na przykład Mikołaj. Wujkowi nie poszedł ten Mikołaj trochę. Stajenka była tak do narysowania. Elf. Choinka. Tak. I jak się po prostu szło po tej planszy, to się trafiało na różne... Ty miałeś pierwsze miejsce. Punkty, tak? I trzeba było to zadanie zrobić. Ty miałeś pierwsze miejsce. Tak, ja zdobyłam pierwsze miejsce. Babcia drugie. Babcia trzecie, dziadek czwarty. Tak. No i tak się fajnie grało. Dwie babcie dostały medale. Tak, i to było takie... A jeszcze dostaliśmy takie puchary. Właśnie były 4 miejsca pucharowane. Pucharowe. Czyli był złoty puchar, srebrny puchar, brązowy puchar i taki pomarańczowy puchar. Więc każdy dostał... Kto dostał jakieś miejsce, dostał puchar. I to było bardzo śmieszne. Ale wróćmy do książki, bo tak jakby powiedzieliśmy, do czego nas Was zainspirowała ta książka, ale powiedzcie jeszcze, co ciekawego było w tej książce Idą Święta. No, że oni to postanowili zrobić te święta dłużej i przyjechała do nich babcia i oni to wymyślali różne ozdoby na tym i żeby mieć taką atmosferę, przybyli się za Mikołaji. A fajne było też na samym końcu tej książki były takie różne na przykład przepisy. Jak zrobić super świąteczne kulki mocy? Jak zrobić super świąteczne albo kulki jak mocy? Zrobić ja jestem ciekawa. Nie pamiętam. I albo jak zrobić te takie laleczki z szyszek, albo coś tam. No, takie różne tam rzeczy. Albo jak zrobić własny papier, albo świąteczny. No, tam różne takie rzeczy były. Czyli taka mocno inspirująca książka, jeśli chodzi o przygotowanie do świąt, tak? Mhm. Że może po świętach jej nie czytajcie, ale pamiętajcie o tej książce, żeby sobie może w przyszłym roku przed świętami przeczytać. I oni to wcale nie lubili święta, bo to było jeszcze w listopadzie. No właśnie, no bo że przygotowania świąt zazwyczaj trwają trochę dłużej, prawda, Maja? Mhm. My tę grę zaczęliśmy robić dopiero chyba 3 dni temu. No. Tak. 3 albo 4 dni temu i zdążyłyśmy. No, ale to była taka profesjonalna gra, miała właśnie wszystko przygotowane, karty do gry, plansze, pudełko nawet miało ozdobione, opisane, świąteczna planszówka. I jeszcze instrukcje. Może Wam jakieś zdjęcie wrzucimy na naszego fanpage'a, żeby Wam pokazać, jak gra wyglądała. Nie. Powiedz, Maju, kto jest Twoim ulubionym bohaterem tajnego klubu super dziewczyn? Emi. A powiedzcie mi coś o Emi. Co to za dziewczynka jest? Ile ma lat i... 0 lat. Nie wiem. Tutaj chyba nie mówili, nie wydaje mi się. A tak mniej więcej ile może mieć? Nie wiem, może jest tak z 10. Wygląda tak, no, jak taka dziewczynka... 8 lat. Między 8 a 10 lat, co? No. 9 lat ma. Ale powiedzę, że ona jest coraz starsza, coraz starsza, co jest coraz starsza, coraz starsza. No, coraz starsza, wiadomo. Taka a tutaj Emi. Ile ma lat? Bo to jest taka słodka na tym noszę. No, jest... Dużo się dzieje chyba w tym klubie. A Ola, twoją bohaterka, którą bardzo lubisz? Lub bohater? Franek! Franka lubisz? Dlaczego lubisz Franka? Nie wiem, bo on jest taki... Taki fajny. Taki fajny? I on mówi, ale cekiny są dziewczęce.
No i co? Ale ozdóbki są dziewczęce. A to chyba nieprawda, co? No. Chyba nieprawda, tak mi się wydaje. Do komu dziewczyny poleciłyście tę książkę? No, ja bym poleciła dzieciom tak, myślę, że nawet, no tak od 5 do nawet 10 lat, bo kogoś też może ta książka zainspirować. Komuś, ale też może się na przykład podobać, że na przykład zrobi sam nie tylko, że historię, ale też, że no, zainspiruje się. Mhm. Maja, a Ciebie ta książka zainspirowała do czegoś, żeby coś zrobić na święta? No, nie wiem. Ale mnie zainspirowało to, żeby zrobić te gwiazdki. A, gwiazdki. Mamy takie gwiazdki na choince, które zrobiłam na szydełku, bo Maji się podobały takie, które zrobiłam na dużą choinkę i dla nich na mniejszą choinkę też takie zrobiłam malutkie gwiazdki na szydełku. Z takiego białego, z białego sznurka. To są takie bardziej śnieżynki niż takie gwiazdki. Śnieżynki, to dokładnie tak. A Maju, komu by Ty polecasz tą książkę? Od 5 do 6 żarcik, od 5 do 10 lat. No to tak jak ja. Do 10. No ja powiedziałam od 5 do 10. Super. Od 5 do 10. No i super. No, takie, no, jesteście zgodne. Zazwyczaj to fajne są też moim zdaniem takie prezenty robione ręcznie, prawda? No. Jak się dostaje takie prezenty, które ktoś zrobił tak od serca. Zrobione ręcznie. Albo... Na przykład dostały w tym roku takie czapki od babci fajne, z wełny merynosa, które babcia zrobiła sama. Ja też taką czapkę dostałam. A mogę też zdradzić naszym słuchaczom, że teraz chodzimy w takich wielkich, puchatych skarpetek z pomponami świątecznymi i takimi takie czerwone, takie wzorki skarpety świąteczne i teraz po prostu w nich chodzimy jako kapcie. Tak, super świąteczne takie skarpety. Takie grube, dziewczyny dostały. Świąteczne. Od Gwiazdora. Wam Gwiazdor pewnie też przyniósł jakiś fajny... Nie, do Michołek, to jest od babci. No ja, my wiemy, ale to się tak mówi. No, dostaliśmy dużo fajnych prezentów, jakieś książki też się pojawiły, więc będzie inspiracja do kolejnych odcinków, nagrywania kolejnych odcinków. Będziemy na pewno te książki czytać już niebawem. Ja też dostałam jakąś książkę. Czy ja dostałam o Hiszpanii. Się. Tak, o Hiszpanii. A dziewczyny ostatnio szaleją na punkcie muzyki. Ale Maja tutaj cały czas hałasuje innym swoim prezentem z wczoraj, czyli trickboardem. Dzisiaj wszyscy szaleją. To jest nasz wspólny. Trickboardzie. No tak, to wspólny prezent. I chyba wszyscy już w domu tego próbowali. A każdy w domu słuchał jednej najlepszej, najodlotowszej piosenki, czyli... Gliniarz z Beverly Hills. No są parę bardziej odlotowe, ale to jest naprawdę super. Tak, u nas dzisiaj jest właśnie dzień pod znakiem gliniarza z Beverly Hills, muzyki, trickboarda i kendamy. To są dzisiaj główne nasze zajęcia. No i Jungle Friends. Tak. O dziwo, dzisiaj nawet Ola brakuje dzisiaj. Nam czasu. Brakuje nam czasu nawet na czytanie. Ola została Lego. Ale mamy nadzieję, że znajdziemy trochę tego czasu na czytanie już niebawem, po świętach, bo jeszcze jest trochę wolnego czasu, przynajmniej od szkoły. W takim razie no chyba wrócimy do naszych świątecznego lenistwa. Szykuje się dzisiaj jeszcze jakiś wieczór z planszóweczką, z tego co kojarzę. No, powiedziałam. Tak, wieczór z planszóweczką, więc no chyba czas kończyć ten odcinek. Mamy nadzieję, że spędzacie te święta tak jak my, dobrze się bawiąc. Powiemy Wam pa, pa. Świąteczne pa, pa. Do usłyszenia. Pa.